Witamy w Krośnie Odrzańskim. Witam serdecznie. Wypadało powiedzieć, że to jest już 19. edycja Flisu. To jest chyba taki moment, żeby powoli podsumować, jak w tym czasie zmieniała się Odra, zarówno pod względem infrastruktury, ale także rozwoju turystyki. No chociażby w swoim przemówieniu powiedziała Pani, że no wcześniej nie było chociażby portu, także zupełnie to inaczej wyglądało, kiedy przybywali Państwo do Krośnia Odrzańskiego. No więc tak wyglądała Odra, smutna, dzika, zapomniana i przez gospodarzy, i przez mieszkańców miejscowości nadodrzańskich. I my naszą obecnością zaczęliśmy prowokować wręcz do tego, żeby przyszli, żeby nad brzeg, zobaczyli, że przypłynęliśmy, że razem ze mną przypłynęła młodzież, studenci, że mamy program, że koncertujemy. No tu w Krośnie po drugiej stronie staliśmy na takim brzegu, który nie był zupełnie przygotowany do tego, żeby taka flotyla się mogła tam zatrzymać, ale robiliśmy to na ile to było możliwe, tak żeby tam stanąć. No i oczywiście tam była muszla koncertowa i tam po tamtej stronie żeśmy dawali występy. Dzisiaj już nie jest potrzebna taka formuła prowokowania mieszkańców i władzy. My przyjeżdżamy i po prostu patrzymy, jesteśmy oszołomieni tą naprawdę wspaniałą energią, jaka ze strony władz nadodrzańskich miejscowości pulsuje. To jest po prostu coś niesamowitego, jak się zmieniła rzeka Odra. Powiem, że zawsze mówiliśmy w memoriale, że Odra powinna być zagospodarowana, że powinna być przyjazna, że powinniście po Odrze pływać. Dzisiaj w memoriale mówię, zrobiliśmy. Odra jest piękna, Odra czeka na turystów i okazuje się, że tegoroczny Flis 19 jest wypełniony właśnie tą funkcją turystyczną, czyli już nie propagującą potrzebę zagospodarowania, tylko odbierającą piękno Odry przez tych właśnie turystów, którzy są razem z nami. Proszę Pana, jeżeli 17 jednostek płynie razem z tratwą i z naszymi jednostkami, które tworzą Flis, to przeszło nasze wszelkie oczekiwanie. A jeśli by posłuchać tych turystów, którzy się dołączyli do Flisu, płyną razem z nami, to po prostu uważają, że nie przypuszczali, że piękna jest taka Odra, że jest tak zagospodarowana, że może być tak cudownie. No i chyba mogę powiedzieć, że na 20-lecie będziemy podsumować, że żeśmy jednak spełnili swoje marzenia i Liga Morska może z dumą powiedzieć, że przyjmując nazwę, bo przedtem byliśmy tylko Ligą Morską, Liga Morska i Rzeczna, zasłużyliśmy sobie na tą nazwę. A było to 17 lat temu, kiedy właśnie pan, nie 17, 19 lat temu, kiedy pan prezes Ligi Morskiej Rzecznej, wtedy prezesem był Bronisław Komorowski, obecny prezydent, po prostu powiedział, musimy się zająć rzekami, będziemy wtedy Ligą Morską i Rzeczną. No i okazało się, że zajęliśmy się rzekami i że spełniliśmy tą wizję Ligi Morskiej, jaką sobie postawiła 19 lat temu. No i cieszę się, że dzisiaj obecny pan prezydent Komorowski wita nas i mam nadzieję, że w przyszłym roku również powita, dlatego że jest to nasz Flis, jest to nasz wspólny Flis, nasze wspólne dzieło. Jeżeli chodzi właśnie o pewnego rodzaju poczucie wspólnoty, no to można powiedzieć, chociaż nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie, że w tym konkretnym znaczeniu Odra łączy ludzi, ponieważ kiedy spojrzy się na Państwa, no to widać i osoby takie jak studenci, również nieco starsi studenci, chodzi tutaj o studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc są praktycznie wszyscy. Przyjechali studenci z Zielonej Góry, studenci Trzeciego Wieku i płyną razem z nami, zachwycają się rzeką i nie przypuszczają, że będzie taka piękna, a w Bendowie to nas tak gościnnie przyjęli gospodarze, że po prostu nas przytkało. No jak można wspaniale okazać wdzięczność i radość z tego, że Flis zatrzymuje się w tej małej miejscowości i nadaje te barwy tej turystyce wodnej, którą oni tam już rozwijają i liczą na to, że tam turystyka po prostu będzie dawała im pieniądze. Ja im wszystkim mówię, kochani, wszyscy nad Odrą żyjący, wszystkie miasta, wszystkie miejscowości, które pobudowały swoje zaplecza i bazy turystyczne. Wy jesteście wszyscy skazani na turystykę na Odrze i tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję, życzymy udanego w Krośnie Odrzańskim. Do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, 19 Flis. Dzisiaj Flisacy przybyli do Krosna Odrzańskiego. Można powiedzieć, że pod tym względem także turystycznym, rekreacyjnym Krosno staje się takim miejscem, które jest bardzo jasnym punktem,
punktem na mapie regionu. Ja myślę, że to, co zrobiono przez 19 Flisów Odrzańskich, właściwie teraz już 19, ale wcześniej przez te 18 Flisów Odrzańskich, to między innymi to, co się wydarzyło w Krośnie kilka lat temu, czyli budowa naszego portu krośnieńskiego. Niezależnie od tego, co jeszcze w nim należy poprawić, to jest istotne to, że był to jeden z pierwszych portów na rzece Odrze po uzyskaniu, po wolnych wyborach w Polsce, tak mogę powiedzieć. A to pokazuje, że warto stawiać na rzekę, bo następstwem budowy portu w Krośnie Odrzańskim było odnowienie portów zarówno w Bytomiu Odrzańskim, jak i w Nowej Soli. W Cigacicach oczywiście mamy też port. Dzisiaj coraz więcej samorządów dobija się o kolejne porty, w tym również oczywiście Frankfurt i Słubice. Mamy złożony projekt w Urzędzie Marszałkowskim na 10 kolejnych przystani, a to pokazuje, że turystyka na Odrze jest chyba tą gałęzią, która będzie się prężnie rozwijała. Krosno od kilku lat już stawia na rozwój turystyki, w tym między innymi odbudowa i rewitalizacja Zamku Piastowskiego miała temu posłużyć. Mamy coraz więcej atrakcji. Dla turystów musimy szykować kompleksową ofertę i to się w tej chwili dzieje. Dzisiejsze spotkanie jest też wyjątkowe, ponieważ do Krosna Odrzańskiego zawitała, jak pan to określił, matka chrzestna Zefira, którego mogliśmy podziwiać między innymi podczas Rybobrania 2014. Pani rektor, dr Elżbieta Marszałek jest z Flisem Odrzańskim od początku. Wydawało się, że nie ma lepszej osoby jak pani Elżbieta Marszałek jako matka chrzestna naszego Zefira. Rzadko się zdarza w dzisiejszych czasach, że matka, która mieszka w Szczecinie, odwiedza swoje dziecko w Krośnie Odrzańskim. Zefira akurat dzisiaj z nami nie ma, ale faktycznie Elżbieta Marszałek utożsamia się z Krosnem Odrzańskim, a to ważne, dlatego że jest wiceprezesem Ligi Morskiej. Pamiętamy, że szefem i prezesem Ligi Morskiej przez długie lata był pan prezydent Bronisław Komorowski, który jeszcze kilka miesięcy temu gościł w Krośnie Odrzańskim. I jak gdyby historia zatacza takie koło, dzisiaj po panu Bronisławie Komorowskim, prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, jest u nas pani dr Elżbieta Marszałek, wiceprezes Ligi Morskiej, kobieta, która jest królową Odry. Tak została ochrzczona jakiś czas temu, nazwana i myślę, że to jest też ważne, żebyśmy takich ludzi mieli za sobą i pokazywali, jaki potencjał drzemie w naszej rzece, bo wielokrotnie podkreślałem, że Odra płynęła tutaj tysiące lat temu i jak nas nie będzie, dalej będzie tutaj płynęła i będą musieli sobie ludzie radzić z naszą rzeką, jaką jest Odra. Flisaków gościmy dziś w Krośnie Odrzańskim. Z racji, że jest to 19 flis, zapytam o przyszłość. Co planujecie Państwo już przy okazji flisu numer 20? Przede wszystkim udaje nam się zjednoczyć wokół idei Flisu Odrzańskiego urzędy marszałkowskie trzech województw, czyli Dolnośląskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. To jest coś, co mam nadzieję się wydarzy w przyszłym roku i ten 20 jubileuszowy flis będzie wyjątkowym wydarzeniem, który zjednoczy wszystkie środowiska wokół rzeki Odry. Przypomnę, że to jest też istotne z punktu widzenia pieniędzy, które na Odrę w następnej perspektywie finansowej są przewidziane, a w tych latach 2014-2020 na Odrę ma być przeznaczone na nasz odcinek 500 milionów złotych. To pokazuje, że czas na inwestycje na Odrze już wreszcie nadszedł i to nasze ten memoriał, który tutaj co roku był pozostawiany przez flisaków, przynosi wreszcie oczekiwane efekty.